Jest! Wygrałem! Nie wierzę w to! A Belli nawet na podium nie ma! Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Vito. Yo, siemanko, z tej strony Vito. Witamy was dzisiaj w Fashion Famous i będzie to gierka, kiedy będziemy się ubierać jak na moim zdjęciu. Ale Vito, zazwyczaj gramy tutaj dwie rundy, więc chciałam pierwszą zagrać taką, jak jest temat. Life czyli? Of the Party. Więc okay, wybieramy się na party i to będzie nasza, no, pierwsza runda, a druga to będzie zdjęcie. I słuchajcie, trochę postanowiłam, że przytnę ten... Do pokoju na party. Może takie być party. No przytnę... Nie można nigdzie wychodzić. A no faktycznie. Przytnę też to ich takie głosowanie i tak dalej, bo jak oni się ci sędziowie tam zbierają, to jest tragicznie długo. Mogliby to zmienić w końcu na moje życzenie. Fashion Famous. No, to w ogóle nic nie zmienia w tym Fashion Famous ogólnie, moim zdaniem. Przepraszam, ciuszki są różne. No tak, ale nie dodają nic nowego, nie poprawiałem tej gry w ogóle. No tak, no coś tam by mogli wymyślić. No dobra, ja szukam jakieś coś party. W sumie, ja się teraz ubiorę, jakby nagle można było iść gdzieś. Czyli, okay, czyli ja coś zaraz tu odwalę, słuchajcie, na bank ja coś odwalę. Patrzcie, już robię. Żółte buty. Okej. Okay. Będzie grubo. Idziemy na włosy. Dobra, muszę iść do fryzjera. Gdzie są buty w ogóle? Czy tu nie ma butów? Są, tam ten pierwszy pokój taki różowy. No to dziewczęce pewnie jakieś. No tak, nie wiem, czy faceci mają buty. Chyba nie, nie widziałam nigdy. No to bez sensu. No bez sensu w sumie. Mógłbyś mieć jakieś laczki czy coś. No mógłbym, ale nie mogę w sumie założyć nic. Dobra, mam jedne włosy. Ale chociaż... Ja włosów nie mam, nie wiem jakie. Albo te, patrzcie, te ubiorę. Bo ja po prostu jak otworzą wszystko, to mi, to co? Wiecie, coś się stanie, w sensie chciałam powiedzieć, że będę miała szajbę i będę wyglądała... Nie mogę tych włosów wziąć, czemu? One są aż takie prześmieszne, że ich nie można wziąć? No dobra, okej, dobra, to idę dalej. Może i tak. W takim razie wezmę to, o Jezu, ja nie wyglądam jak ja w ogóle. Dobra, włosy. Takie. No ale trudno. Ale brzydkie. Dobra. Dobra, idę zobaczyć, czy te buty są tu jakieś. Mężczyzn? Nie, no nie ma samych butów. Mężczyzn nie ma. Ja na boso jestem. No to nieźle. Ty na party na boso? Ja na boso będę. To na party. Dobra, na party trzeba będzie się na pewno mega mocno umalować. Zresztą ostatnio mówiłam. No, na pewno. Żebym chętnie gdzieś wyszła i ładnie wyglądała. A ty mi teraz powinieneś powiedzieć, ty zawsze ładnie wyglądasz. No, właśnie. Okej, okay, dobra, pasuje mi ten make-up do butów. Dobra, nie wymuszam. No dobra, teraz będzie takie coś, patrzcie. Co? Gdzie chodzisz, że się nie zobaczył? Nie, nie, nie widziałem ciebie chyba jeszcze. Ale to będzie szok. Tego nie możesz zobaczyć. Dobra, skrzydeł nie biorę, a po co mi to? Dobra, czapki też nie, będzie już ciepło. No właśnie, tak mi się wydaje. Na pewno będzie już ciepło. W takim razie może jakąś piżamę klauna ubiorę czy coś. Ja już chyba jestem gotowy. Dobra, to jakąś kieckę. Ej, 36 sekund! Oh no, Bella szybko. Ja już jestem gotowy ogólnie. Ja nie, ja nie, ja jeszcze nie. Ja już. Dobra, co by tu ubrać? To. Ja w ogóle dziś nie wyglądam jak ja. Więc słuchajcie mi, wybaczcie, ale chciałam, żeby było dziś tak śmiesznie. Jeszcze wezmę tylko sobie takie efekty na sam koniec. W sumie jak party, to musi być, wiecie, kolorowo. To, dobra. No, bardzo kolorowo. Jestem... Ja mam właśnie taki inny strój trochę, taki dziwny. Czemu nie? Ale wydaje mi się, że spoko powinien być. Mi się wydaje, że ja wygram. Dobra, jestem ready, okej, okay, time's nie, up. Nie, bo ja. Więc słuchajcie, w sumie tak jak mówiłam, chyba nie będziemy czekać na innych ludzi. Może tylko pokażemy nas na wybiegu, co? No bo ja nie, okay, nie widzę, jak ty wyglądasz, więc za chwilę się widzimy. No dobra, to jestem ja. Wow! Co powiesz impreska na mnie? Normalnie. Ej, co ty masz, dlaczego ty w słonia się przebrałaś? O jacie. No co? Czemu dałem piątkę? Mogę dać jedynkę tutaj. No wiesz co, piątka mi się najbardziej należy. Ty, no te światła fajne, ale no to tak średnio no trochę. No ale ja może pójdę na jakieś przebierance, skąd wiesz? Dobra, okej. Okay. Tu coś piszą, słuchajcie, po angielsku to nieważne. W takim razie czekamy na Vito. Dobra, idzie Vito. A, to ja idę. O, gitara. O, ja jestem tak ubrany imprezowo. No nie, złamina. Ej, no ten blond coś mówiłeś, nie?
Nie wiem. Nie, ale tutaj tak śmiesznie to wygląda i pasuje wszystko trochę. No nawet i gram spoko. Na gitarze. Dobra, to później zobaczymy jeszcze, czy któryś z nas zyskał ja wygrałem jakieś podium. Na pewno. Na bank nie. Ja słuchajcie, wszystkim innym daję jedynki. Ja ich nie znam, to nie widzowie, więc daję im jedynki, żebyśmy my wygrali. Więc bez sensu. Co? Nie. Czemu tak dobra, robisz? Dobra, szatuję, daję im. Ups, nie zdążyłam. Jaka szkoda. Dobra, zobaczymy później, kto będzie na podium. A my się szykujemy okay. Już widzę do drugiej rundy. No nie, patrzcie to! Jest, wygrałem! Uhu. Nie wierzę w to! A Beli nawet na podium nie ma! Dziękuję wam, ja jesteście najlepsi! Ale oni cię nie rozumieją w ogóle. Ja chcę im napisać coś. Czwarta! Jednym punktem przegrałam i bym była trzecia! Nie, ale jestem najlepszy, dziękuję wam, kocham nie, was! Nie, ja się w to, ja się nie zgadzam w ogóle! Mi się to podoba! Najulubieńsza gra Vito, w sensie, że nie, a słuchajcie, on pierwsze miejsce zyskuje, no bo nie? Się najlepiej ubrałem! Ja się nie zgadzam z tą grą, wytnę to! Dobra, nie. 20 sekund, słuchajcie, do kolejnej rundy! Więc my się w nowej rundzie zobaczymy i to będzie już ostatnia w dzisiejszym odcinku i będziemy się ubierać jak ze zdjęcia. No dobra, mamy nową rundę i zdjęcie, czyli dżiny, biały sweterek czy tam bluzka, jak wygodnie. Tak, to zdjęcie muszę zobaczyć. Włosy rozpuszczone. To słabe zdjęcie, okej, okay, dobra, widzę. Dobra, byłeś ze mną na tej sesji. Nie, ja nic nie pamiętam takiego. Ty w ogóle musicie przesłać zdjęcie. No raczej. No nie wiem, nie wiem. Dobra, mam włosy. Podkolorowane. Muszę taką znaleźć jeansy takie. Tak, jeansy. Ale nie widzę tutaj nigdzie. Więc idę na jeansy najpierw, słuchajcie. To są niebieskie jeansy. Więc je szukajmy. No są jedne jeansy takie. Dobra, mam coś, ale teraz koszulkę bym potrzebował taką. Aha. Kurtkę w sensie. Nie ma takiej. A no i katana żółta, zobaczcie właśnie na tym zdjęciu. Nie ma takiej. Może być problem, więc trzeba coś właśnie improwizować. Ojej, będę tu kombinował. To jest takie coś. No, o! Bo, jakąś wow. Buzię taką. Patrzcie! No. Jak dla mnie to ja robię tak. Okej. Okay. Nawet nic jak? Innego nie szukam. Dobra. Ale. A ja szukałaś już coś. Co, pewnie. Co? Znalazłem coś epickiego. Teraz idę nie, make-up. Ja się tak nie bawię. Gdzie są włosy twoje? Na środku gdzieś. Nie ma takich włosów. Make-up. Ja i tak się maluję, nigdy nie widać tego make-upu. Więc dobra. No nie ma takich włosów. Dobra, te są podobne. Nie, no jakie trochę. Są? Okej, okay. No i co w sumie? Ej, to ja normalnie dzisiaj kozaczę? Bo ja już no, jestem na ready. Pewno. Ogólnie. Tak, na pewno chciałabym. Serio, fatło mi się po prostu. Ej, nie ma takiej katany nawet. Znalazłam przecież. Znalazłam coś. Ale przejdę się jeszcze na VIP-a i sprawdzę, czy może coś tutaj ja będzie. Ja zobaczę, lepszego. Czy gdzieś ta katana jest, bo ja nie znalazłem na razie. To jest katana, ale czarna na VIP-ie. Dobra, idę do chłopaków zobaczyć, może coś znajdę. Chłopaków coś może być. Nie, nie, nie ma zgapiania takiego. Ej, ja tam nie idę, bo już nie zdążę. To ja to wymyśliłem. No dobra, nie. Tutaj nie ma. Powiem wam, no nic, że na będę VIP-ie... szukał tego. Ale na VIP-ie chłopaków może będzie. Zaraz to dobra, sprawdzę. Tutaj nie ma. Czy ono coś tu ma? Jeszcze nie ma nic. To jest taka koszula. Dobra, tutaj muszę popatrzeć. Tu nie. Nie patrz na mnie. Ja jestem na końcu w nie ogóle zgapiaj. Mapy, ja też jestem na końcu już o, właśnie. O, wy macie tutaj spodni. Ej, nie. A czy to mi się zmienią spodnie, jak ja założę to, to coś? Bardzo możliwe. Tę katanę? Nie, dobra. No tu nic nie ma takiego, nie ma takiego... Nie ma takiego koloru w ogóle, lipa no, ale to trochę. Wiesz, nie musi być idealny taki kolor, nie? No ja chciałem pod kolor właśnie. Wiem, ale nigdy nie odwzorujesz nie idealnie, tutaj. Bo tak... Ciężko będzie. Niestety nie jest. Trzeba by było napisać to w ogóle Robloxa. Że żeby zrobili katanę. Gra Fashion Famous. I niech mnie obserwują na Instagramie. I po prostu muszę rzucać takie tutaj ciuchy, jakie ja robię sobie, wiesz, w ciuchach takich zdjęciach. W ogóle tu katany ja żadnej nie widzę ogólnie. Ja coś znalazłam i w ogóle jakbym tego nie znalazła, to by było źle. Ja fajnie jestem ubrany, tylko tej góry mi brakuje. No ale to nie masz chciałbym nic? Tu coś wykombinować. Nie no. No góry mi brakuje, żeby tak pasowała chociaż trochę. Dobra, mam tam jedną rzecz taką, może ją wybiorę i może będzie spoko. A najwyżej się przejdź i zobacz, czy coś innego znajdziesz. No dobra, coś takiego będzie. No dobra. Już więcej nie wykombinuję, ja jestem ready. Ja ogólnie. Też, więc pół minuty nie będziemy bez sensu czekali.
Więc zobaczymy się znów na wybiegu, a wy wtedy piszcie w komentarzach, kto lepiej się ubrał z nas. Głosujcie. Ankiety nie wiem, czy będę mogła zrobić. Ostatnio nie mogę, coś mi nie wychodzi. W takim razie widzimy się na wybiegu. Dobra, wbija Vito. I patrzcie. Wbija. Wow, patrzcie na to. Piąteczka. Ale dlaczego czerwone oczy mi dałeś? Nie wiem, takie wyszły mi jakieś. Co, ja wściekliznę mam jakąś? No, trochę tak. Buziaka. Teraz o, ja. Teraz. No patrz. Tak samo prawie. Nie, spodnie ja inne. Inne jakieś inne spodnie. Włosy trochę miałem. Ale w ogóle widzisz to? Ale bardzo podobnie. No, ta dobra, sama kustałka. No. Chciałam powiedzieć, że w tej rundzie nie mamy na co liczyć, że będziemy na podium. Natomiast znaleźli nas widzowie. I oni na bank dadzą nam wysokie noty, więc słuchajcie, no zobaczyliście nasze przebrania, dajcie znać, co o nich myślicie i jaka punktacja. No i oczywiście, jeśli chcecie znów taki odcinek, to piszcie w komentarzach, a ja wyszukam jeszcze kolejne jakieś zdjęcie, żebyśmy mogli tak się ubrać. Mam nadzieję, że będziesz chciał ze mną jeszcze tak no, pograć. Mogę. Więc ja myślę, że chyba to będzie wszystko w dzisiejszym odcineczku. Jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, dzwonolce, dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl. A ja się z wami żegnam i widzimy się niedługo w kolejnym odcineczku. Pa, pa! Pa.